Kolejny goście, którym jest pan doktor Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Dzień dobry, panie Witam doktorze. Państwa serdecznie. Dzisiaj o godzinie dziewiątej, pani minister finansów Teresa Czerwińska, pani minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska razem przedstawiał program reformy emerytalnej przynajmniej części pierwszego kroku Reformy emerytalnej mamy Mateusza Morawieckiego, reforma pracowniczych planów kapitałowych, czyli nowy trzeci filar, nowy pomysł na to jak budować polski polski kapitał, jak budować oszczędności Polaków i co pan doktor na takie pomysły sądzi? Wydaje się, że ten projekt był bardzo długo już dyskutowany, więc bardzo dużo o nim wiemy. Oczywiście nie wiemy jak on będzie miał Warstwę finalną. No, z czegoś wynika, że przez dwa lata nie mógł się e, o, ukazać, ponieważ moim zdaniem ma bardzo e, dużo m, wad. E, wydaje się, że w przeciwieństwie do jakichś innych takich pomysłów, to który zawsze twierdziłem, że, że diagnoza jest dobra, ale po prostu wykonanie jest na odwrót, to w przypadku tutaj reform, tej, tych działań związanych z reformą emerytalną, to wydaje się, że i diagnozy nie ma. W związku z tym, że... Diagnoza, jak rozumiem, jest jedna zapisana w planie Morawieckiego. Musimy budować oszczędności Polaków. Polacy muszą mieć duże pieniądze na kontach, żeby było z czego inwestować i z czego budować kolejne projekty infrastrukturalne, nie tylko rządu. No tak, no ale to w tym momencie jest kompletnie nielogiczne, ponieważ z jednej strony jest olbrzyma krytyka otwartych funduszy emerytalnych, które są taką... Takim właśnie filarem budowania kapitału. Nawet dochodzi do ich redukcji, przeorientowania w, w stronę tych inwestorów. A, a z drugiej strony mówimy o tym, że tworzymy coś jeszcze nowszy twór, ale jeszcze gorzej nadzorowany. Ja do, do, no kompletnie tego nie rozumiem, ponieważ z jednej strony w poprzedniej składce poprzednio było 7,3% było tego naszego wynagrodzenia żłodowe. No teraz jest to tylko i wyłącznie tylko 2,92%, więc prawie 3% ale część może w ogóle nie, nie skłaniać się do tej formy oszczędności. A teraz mówimy, że co zrobimy? Zapominamy o tym poprzednie Tamte poprzednie przejmujemy na rzecz zus a teraz jeszcze dodajemy w formie obowiązkowej składki kapitałowej o 3,5% do 8% naszych wynagrodzeń. Po to, żeby nam się żyło lepiej, dostatniej, na emeryturze. Ale to nie ale nie bardzo rozumiem po prostu jaka jest logika i dlatego mówię, że tutaj brak diagnozy. Bo patrząc tak z boku, no to by wynikało, że, że to co robimy, no to przejmujemy te składki, które szły na filar Kapitałowy, a więc zasilały polską giełdę i polską gospodarkę pod względem kapitałowym, i przerzucamy to do ZUS-u, a żeby to zrekompensować w giełdzie, to tworzymy nowy, nowy para podatek. Przy czym to jest, to jest bardzo niedobre. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, no to powinna być tego typu diagnoza. To znaczy, co jest złego w OFE, a co będzie w nowych tych programach kapitałowych. Innym zarządzaniem ma być znacznie ściślej, ściślejsza kontrola tego, co będą robić zarządzający tymi pieniędzmi. Mają być odpowiednie ustawowo ograniczone możliwości marży popieranych, no, a po drugie mają być to pieniądze już na pewno i do końca prywatne. Mają być to oszczędności, które będą przypisane, tak jak trzeci filar, do konkretnego człowieka, którego i tych pieniędzy nie będzie można, jak w przypadku OFE, potem z powrotem przetransferować. Do, do skarbu do ZUS-u albo do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. A dlaczego nie będzie można? No, Jeśli, tak, e, jest ustawa. Nie, no to Czy przecież, przecież OFE też nie można nie można było, bo tak mówiła. Do czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. <głosyfikacyjnego> <głosyfikacyjnego> tak, e, 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 też nie można było przetransferować. E, e, a przetransferowano. Dlaczego? Równie dobrze można zrobić inaczej. Następny myk. Przecież tyle mamy po, tych aktywów w, w systemie bankowym. Wziąć po prostu te aktywa, przenieść, oddać państwu do zarządzania, a zobowiązania związane z tymi aktywami przerzucić do zus -u. Też można by było. Tylko ja jeszcze chciałem na jedną rzecz zwrócić tutaj uwagę. No to, to, właśnie nie, właśnie na tym polega cały problem. Że jeśli chodzi o otwarte fundusze emerytalne, to pod względem onem ustawowym są bardzo ściśle uregulowane. Również jeśli chodzi o kwestie dotyczące. Własności. marszy marszy, jak i też własności, ponieważ, tam tak, ponieważ te wielkości są dziedziczone, nawet mało. Może coraz więcej osób wie, ale powinno przynajmniej wiedzieć, bo to może się tak również zdarzyć, że my mamy część środków, które przynależą do składki OFE w ZUS-ie, które również są dziedziczone, i to warto, warto przypominać. Niemniej, jeśli chodzi o kwestię tą kluczową, no właśnie nie. Nie są lepiej uregulowane, będą gorzej, bo to są, ma, ma, mają być Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wiemy, tak. jak one są uregulowane i jak, jak nie bardzo cieszą się, się powodzeniem. Jeśli chodzi o OFE ich codziennie, przynajmniej pod względem regulacyjnym, można sprawdzać, jak są inwestowane. To, że zlikwidowano nadzór emerytalny i nie odtworzono je, je, jego w KNF-ie, KNF to nie oznacza, że nie istniała taka możliwość. I tu ja się bym właśnie najbardziej obawiał, że czy to nie jest taki właśnie pomysł biznesowy. Świetny pomysł biznesowy na 20 miliardów dla TFI wtedy, przecież jakie peany będą w, w naszych mediach brzmiały, że to jak świetny projekt, jaki świetny rząd jest. 20 miliardów rocznie. D trochę właśnie <laughs> ty, 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 przen... ja się czuję niezręcznie, bo wróżymy z fusów, nie wiemy co dzisiaj. O no, godzinie dziewiątej powie pani, dwie panie minister, Teresa Czerwińska i Elżbieta Rafalska, bo ten projekt też ewoluował. On miał trochę inne brzmienie 6 lipca 2016 roku, kiedy pan wtedy wicepremier Morawiecki go przedstawia na konferencji. Trochę inny kształt przybrał pod koniec roku ubiegłego, kiedy został po raz powtórnie zgłoszony. Istotną zmianą było to, że pierwotnie jeszcze w 2016 roku te pracownicze plany kapitałowe miały obejmować tylko pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 osób, czyli miało być jednak do tych firm średnich i, i wyższych skierowane. Teraz już słyszymy, że każdy pracodawca, który ma nawet jedną osobę, za którą płaci ZUS, tylko jednego pracownika, będzie musiał taki plan kapitałowy utworzyć, co też będzie będzie musiało kosztować, bo przecież nikt za darmo takiej, takiej instytucji w firmie nie założy i będzie musiał zaoferować, dać możliwość oszczędzania. Pan premier Morawiecki to się nie zmieniło, zapewnia, że będzie to dobrowolne, ale jaka to będzie dobrowolność, na jakich zasadach tego też nie wiemy, bo mówiono, że przynajmniej przez pierwsze trzy miesiące tak głosił jeden z tych dwóch projektów, ten starszy, będzie musiał być to przymusowe, że każdy pracownik będzie musiał wejść. Na trzy miesiące i odkładać jak pan doktor powiedział, albo 3,5, albo 8. Tutaj będzie dobro, będzie możliwość ruchu swojej pensji, czyli no co najmniej 3,5% pensji co miesiąc mniej dostawać na konto i przelewać je na fundusz prywatnych towarzystw finansowych. I tu jest kolejna różnica. To jest taka, że w pierwotnym projekcie tymi środkami na początku przynajmniej miał zarządzać Polski Fundusz Rozwoju czyli instytucja rządowa. W tych najnowszych propozycjach to już zniknęło. Pieniądze od razu mają iść do prywatnych towarzystw finansowych. Jak pan doktor to oceni? No, to sukces, sukces TEFI, niewątpliwie. No, ponieważ po prostu... Ileś miliardów, no bo to tak. w Polsce pracuje ile? 16 milionów ludzi. No, jeżeli każda firma, no to ta... pewnie większość z nich będzie musiała... Założenie jest 11, ponad 11 Milionów pracowników osób, będzie musiało wejść. Tak, że wejdzie. E, Podać swoje środki prywatnym, często zagranicznym ale, inwestorom. No ale to jest ta sprzeczność. Z jednej strony to krytykujemy, a z drugiej strony to popieramy. Tylko, że ja powiem tak, ja do. Ja, też jestem jednym z krytyków, ponieważ Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, póki istniał, to miał takie trzy księgi, takie diagnozował, co należy usprawnić, co należy po prostu zrobić, takie też przestrogę i tak dalej, żeby te świadczenia emerytalne były na wyższym poziomie. Niemniej, to wszystko lewolowało, ale w złym kierunku. Tylko, że od razu sobie powiedzmy, właśnie to jest tworzenie jeszcze jednej niepotrzebnej struktury ponieważ z prostej kwestii do tej pory to zus rozdosponowywał poprze, poprzez ofe z drugiej strony pracodawcy mieli też pracownicze programy emerytalne i mogli to zrobić i można by było to zrobić bez dodatkowych komplikacji żeby była jasność to już 15 lat temu Urząd Nadzoru e e e emerytalnego to proponował, żeby była możliwość dodatkowych składek. I też oponował cały czas, żeśmy oponowali przeciwko takiemu interpretowaniu przez KNF z przepisów ustawy, których wynikało, że instytucje publiczne nie mogą mieć dodatkowych pracowniczych programów emerytalnych. Co się zmienia tylko tak naprawdę? To się zmienia, że stwarzamy tylko przymus. Dobrze, ale jeśli stwarzamy przymus i uważamy, że ta składka emerytalna jest za niska, to dlaczego ją w tym dawnym systemie bez obarczania administracyjnego nie powiększyć i nie zrobić czegoś takiego, żeby jeszcze, jeśli chcemy, żeby pracownicy sobie w tych instytucjach, które są obecnie inwestowali, to dlaczego tego nie zrobić i nie pozwolić? To ja może odpowiem, bo wtedy nie będzie marsz dla prywatnych przedsiębiorców. Znaczy, dla i, dla, to jest dla nie przedsiębiorców, tylko dla prywatnych, wielkich instytucji finansowych. Tam, ja się boję jeszcze jednej, jednej takiej obawy. Jeśli pracodawca, człowiek, jest bardzo zawodną istotą. No, widzimy to przy Aferach Ciechu i myślę, że i wielu innych, które po prostu nie wyszły, jest bardzo zawodną istotą. Jeśli się stworzy taki system, też w którym pracodawca może zawierać umowy z TFI, to wcale nie jest powiedziane, że oni w jakiś sposób się jeszcze nie podzielą. I proszę zwrócić uwagę, jednym z wielkich niebezpieczeństw, na no co wielokrotnie mówiłem, o, zwracałem uwagę, to jest to konieczność nadzoru nad środkami publicznymi takimi obywateli zwykły. bo jeśli jest ktoś wielkim inwestorem, to on sobie to on, ten nadzór w jakiś sposób załatwi. Jak nie, no to zmieni sobie tego, który, który zarządza. Dlatego też powinien być nadzór nad tym, nad tymi operacjami, żeby się nie okazywało, tak jak w przypadku prywatyzacji, że się traci, a więc, że nagle nawet na rynku kapitałowym można po prostu te środki, które ma albo przepłacać na rynku kapitałowym, albo sprzedawać zbyt tanio. I to jest wielkie, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Ja tylko chciałbym może... Najpierw sprzedawać jeszcze... tanio, a potem drożej odkupywać jak w przypadku polskich banków. No, no właśnie. To tutaj na tym, tej antenie, żeśmy na ten temat rozmawiali o tym, Jakie to jest wielkie zagrożenie przepłacenia. I to ileś miliardów tam oczywiście ja tam wyliczałem, tam, biorąc pod uwagę, co się stanie, że jeśli się okaże, że, że, że PKO będzie, taki, będzie miał taką samą efektywność jak PKO-BP. No i wtedy to wychodziło, że to tam 4,5,5 miliarda. No niechcący przed jednym z programów, powiedzmy w TVP, sprawdziłem sobie, jak teraz obecnie. Byłem przerażony. Cena akcji w porównaniu z kapitałem jest dokładnie taka sama w PKO, jak i w PKO, w PKO BP. Ale może powiedzmy jeszcze tą kropkę dalej. Zauważmy, że, że jeśli chodzi o OFE, które są lepiej nadzorowane i mają mniejsze koszty, i, i, i tak dalej. One miały w, w ciągu roku przy tej olbrzymiej hoście na giełdach światowych powyżej 20%, miały zwrot tylko 16,6%. Gdyby były w, to w postaci pasywnego indeksu w, w, w ZUS-ie, to byśmy mieli o 3 punkty procentowe więcej. Każdy punkt procentowy to jest o 20% wyższe świadczenie emerytalne. A gdybyśmy za, to był indeks w postaci WIG-20, to nawet by było 24,5%, albo więc 8%. Więc istnieje olbrzymie niebezpieczeństwo, że. Jeśli nasze pieniądze nie będą adekwatnie nadzorowane, to one po prostu będą w tych różnych transakcjach się rozpływały. Dlatego też muszą być dobre struktury i te, które były, powinny być, zostać odtworzone. Nadzór finansowy powinien, KNF powinien zacząć, zacząć działać i, i prowadzić do tego, żebyśmy my, jako ci, którzy mamy te środki emerytalne, to żebyśmy myli głównymi beneficjentami, żeby byśmy byli tymi właśnie krwiopijczymi kapitalistami, ale bez dobrych regulacji i, i, i jedynie poprzez zamianę jakichś nast i tworzenie nowych struktur, to my do tego nie dojdziemy. No prezesi OFE musieli z czegoś dostawać pensja. Przecież to mieli tylko pieniądze polskich emerytów, więc z ich obracania musieli sobie duże pensje i ja że wypłatać właśnie OFE. Ostatnie pytanie, bo w ramach tej reformy, którą jeszcze w 2020 w 2016 roku w lipcu prezentował wtedy wicepremier Mateusz Morawiecki. Były dwa elementy: pracownicze plany kapitałowe i reforma. Pracownicy Pan które się rodzą, dzisiaj będzie konferencja i być może już w końcu będzie ostateczny projekt, który trafi do rządu, a potem do Sejmu. Natomiast OFE jest dalej cicho. OFE w szczątkowej formie funkcjonuje i cały czas tam są przekazywane kolejne środki polskich pracowników, polskich podatników i cały czas się tą strukturę chyba niezbyt dla gospodarki dobrą utrzymuje. Znaczy, ja uważam, że OFE jest dobrą strukturą, bo my powinniśmy właśnie inwestować i mieć odkładane pieniądze na naszą przyszłą emeryturę, bo inaczej to grozi nam emerytura tak zwana obywatelska, więc brak emerytury. I o to też wielu, wielu lobbystów zabiega. Zaś jeśli chodzi o kwestię dotyczącą tego OFE, to niestety no, dwa lata minęły. Była duża krytyka dotycząca no, OFE. Powiem tak, jest cały raport, bezpieczeństwo będzie, dzięki konkurencji, co należałoby zrobić, tylko to zawsze szło... W złym kierunku, a wiem, w kierunku takim, żebyśmy my nie mogli sobie dokładnie w kółko zmieniać, żebyśmy sobie nie mogli zmieniać, żeby to utrudnienie przy zmienianiu było, żebyśmy byli jak chłopi, patrzcie, znani w tym ofer. Ale za, nie, niech pan profesor zauważy, że wszędzie, gdzie OFE wprowadzono, tam prędzej czy później doszło do kryzysu finansów publicznych, do zapaści państwowego, publicznego systemu ubezpieczeń i chyba wszystkie państwa nie. musiały z tego wycofać. No Ameryka Łacińska, no 네 Peru. Jest y <ścikslichen> <ýt> <z> <foi> Musi żeby... cały czas dokładać i całym. No jest tak, że żeby wydać OFE, żeby je sfinansować, trzeba wyciągnąć część składki z publicznego sektora i przekazać je prywatnemu. No tak nie jest? Tak jest? Nie, nie, nie jest, ponieważ pamiętamy, że w publicznym sektorze no to my mamy pewno około, bo, bo ja wiem, 3-4 biliony zadłużenia względem emerytów. Tam, gdzie przeprowadzono konsekwentnie to, te, te, te reformy, jak w przypadku Chile... Po prostu zadłużenia publicznego nie ma. To można by w tym momencie powiedzieć. Oni mają niższy dług publiczny o 200%. Tam jest inny problem. Ten sam też, co, co i w Polsce, i przed czym przyznam się szczerze, przy założeniu zakładaniu tutaj tego systemu byłem przestrzegany, po byłem na, na po prostu na, pan premier je wysłał, żeby na parę tygodni, żeby zobaczył, jak tam ten system funkcjonuje. Ten nacisk tego lobby. Powodował to, że oni starali się prezentować te poszczególne zmiany, ale z korzyścią dla tych zarządzających. Nastąpiła duża koncentracja, wypływ kapitałów za granicę. Tam jest, tam jest inny problem nawet. Ukazuje taki, że może istnieć kraj, który siedzi na olbrzymich pieniądzach może, do, może do końca, który posiada olbrzymie kapitały, ale z drugiej strony gospodarka, jako ta która funkcjonuje, ona ma mało projektów gospodarczych, gdzie można je skanalizować. I to też jest bardzo ciekawa przestroga, ale nie dla nas. I, yy, i to, a więc to, to jest bardzo zły. dlaczego są protesty, między innymi w Chile. Dlaczego są procesy? Ponieważ... Argentynie która musiała się wycofać z tego. A nie, programu. no Argentyna to. Ale to nie jest tak, że Być może to jest... ja się mylę, panie doktorze, ale jeżeli patrzymy na kraje rozwinięte, to nigdzie tam nie wprowadzono takiego mechanizmu, który by podkopywał publiczny system. To były propozycje, które bank świat i Międzynarodowy Fundusz Waltowy proponował krajom trzeciego świata, powiedzmy, albo krajom, które chciały dogonić, i to, były, Ale... i to była Ameryka Łacińska, i nasza część, część Europy, gdzie takie projekty proponowało jako magiczne uzdrowienie, jako taki element w czasów pod palmami i, i, i emerytur pod palmami, jako element, który miał dać nam kawałek zachodu, a tak naprawdę tylko dawał zyski wielkim międzynarodowym koncernom. To jest znak zapytania, czy to jest dobra teza, czy to jest teza. Nie, no, no... Szkoda, że nie mamy czasu, żeby z nią porozmawiać, ponieważ mówię, byłem od samego początku, od początku tego projektu, który zawitał powiedzmy nawet w, Word, w Banku Światowym, nawet w ramach Centrum, Was, Misa, nawet pracowałem przed tą reformą, później byłem tą osobą, która tworzyła nadzór emerytalny, więc mógłbym bardzo dokładnie zaprezentować, gdyby była kiedyś w przyszłości czasu, jak to, jak to wyglądało, Argentyna, przykład Argentyny jest bardzo typowy. Właśnie przed załamaniem finansów publicznych, ponieważ tam sprywatyzowano wszystko, to nastąpił skok na OFE. To było, mówię, to początek lat dwutysięcznych. Jeśli chodzi o kryzys, i problemy chilijskie są bardzo proste. Ponieważ ta składka jest bardzo niska. no U nas, no mówi jest około tam 19%, tam jest składka obejmująca wszystkie ryzyka jest 10%. I dlatego to powoduje, że przy pomnażaniu tych pieniędzy później w chwili, kiedy państwo podnosi minimalny wymiar emerytury, okazuje się, że ta wypracowana emerytura jest mniejsza. Więc część sobie myśli, tak, a może by tak dokonać skoku na tamtejsze? ofe, tak, dokonać skoku, raz rozdysponować tym emerytom obecnym, a później to niech się, następne pokolenia niech się martwią. I to jest takie, niestety, w tym całym zderzeniu y, y, takich dążeń y, y, grup interesów, z drugiej strony jednak taki grup populistyczny na końcu wychodzi, że i tak na wierzchu są grupy, grupy interesów. Sam... A państwo nie będzie dobrze funkcjonowało, jeśli nie będzie takim organem, który reguluje ten, reguluje ten rynek. Trudno sobie wyobrazić, że bez rynku kapitałowego. Jesteśmy dawno po czasie antynowym, ale trudno jeszcze dopytam. Dobrze, być może te teoria bardzo ładnie się wspina, ale praktyka była taka, o czym sam pan doktor przed chwilą w tym studiu powiedział, że zyski OFE były niższe niż średni kurs, niż średni wzrost cen akcji na powarszawskiej giełdzie, czyli one były po prostu nieefektywne. Tak, i dlatego też jest dla mnie szokiem, że po dwóch latach funkcjonowania rządu My nie doprowadziliśmy do zmian w systemie OFU, ale takim, który lepiej nadzoruje i systemowo nadzoruje. A nie lepiej ale pójść może drogą dokończyć. węgierską. Sześć tygodni zajął Orbanowi likwidacja całkowita tego systemu i włączenie ale go do tego po, powiedzmy, już nie wchodźmy w, w system węgierski, bo to ja cały czas będę odskakiwał od systemu węgierskiego, tłumaczył na czym polega różnica między systemem węgierskim, węgierskim a polskim, a jest, a jest ta, ta, ta różnica dość istotna, powiem szczerze. No to, jest, to jeśli Pan tak twierdzi, to w takim razie już tutaj cały czas będzie informacja o tym, że pracownicze programy kapitałowe są złe, bo one są bardziej przypominają poprzedni system węgierski. Nie, 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 no to fanem bardzo tego... to, Mówię bardzo dobrze uświadamianiem na tym polu, dlaczego ten system źle działał. Ale przecież, dlaczego zlikwidowano minimalną stopę zwrotu? Poprzednio było w ten sposób: jeśli ktoś, jakiś podmiot, miał nietrafne inwestycje kosztem tych, tych członków ofert, to musiał właściciel dopłacić. Ale proszę zobaczyć, tak dziwnie, cały czas w ramach mówienia o oszczędności, to nie zlikwidowano składki od aktywów, która jest cały czas co roku pobierana tylko redukowano tą jednorazową składkę, która jest mniej istotna, a ma większy wymiar. A z drugiej strony doprowadzono do tego, że jeśli my chcemy, żeby... System finansowy i kapitałowy dobrze funkcjonował, czy to powinniśmy mieć możliwość zmiany operatora na tego, który lepiej nami zarządza. To też będzie lepiej dla rynku kapitałowego, po to, żeby nie było zmów między nimi i właścicielami. Pan mówi, dlaczego mogą być e, niższe? Ponieważ ci, którzy też trzeba zdjąć ten nacisk ze strony właścicieli, na tych, którzy zarządzają na, naszymi środkami, oni powinni główny nacisk być ze strony tych, którzy są y, przyszłymi beneficjentami, którzy dostarczają kapitałów, to oni powinni decydować o tym, czy oni będą mieli sukces, czy też nie. I dlatego też w ogóle w ogóle cała reforma państwa powinna iść w tym kierunku, żeby te różne interesy y, się zbiegały i konkurencja była w tym kierunku, żeby nam się żyło lepiej, a nie w tym kierunku, żeby jakiejś grupie zapewnić dziwnie preferencyjne działanie. Panie profesorze, panie doktorze, konkluzja taka: ofe nie likwidować, tylko reformować. Tak, ofe należałoby zreformować, możliwie i tak jak było. W tych trzech raportach, których dla tych, którzy chcą po prostu zorientować się, że to nie jest nowa kwestia i te zagrożenia były tam ukazywane, jest, są takie raporty, które mam nadzieję, że jeszcze w internecie gdzieś. Funkcjonuje, po, po ostatnio chciałem sprawdzić, KNF, mimo że to jest spadkobiercą UF, jakoś po prostu schował na, na swojej stronie. Bezpieczeństwo dzięki konkurencji, to jest o tym, w jaki sposób zreformować te fundusze, żeby one działały w naszym interesie i były o niskim koszcie, ale żeby konkurowały właśnie tą wysokością przyszłego świadczenia emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zapobieganiu, a więc o tym, że powinna być możliwość i transparentność, i dobre ukierunkowanie też właśnie tych dodatkowych naszych oszczędności, które też byłyby gdyby weszły do takiego systemu, to one w tym momencie też byłyby bardzo niskokosztowe. I dzięki emeryturze, które ukazywał takie rakor bezpieczeństwo dzięki emeryturze, to, które ukazywał to, co należy zrobić i w jaki sposób należy wypłacać te świadczenia bo tu też jest bardzo charakterystyczny moment, jeśli chodzi o teraz nawet te propozycje, które obecnie padły. Tam jest możliwość wyciągnięcia części środków na co? Na wkład własny przy budowie mieszkania. Dlaczego nie na budowę mieszkania, na zakup mieszkania, tylko na wkład własny? W tym momencie po co jest na wkład własny? Żeby można było z tymi pieniędzmi pójść do banku i mieć, bank miał zabezpieczenie, w razie czego? Przecież jeśli okaże się, że nie jesteśmy w stanie spłacać dla banku, to w pierwszej kolejności to i naszą emeryturę ten poświęcimy. Panie doktorze, 8.20 naprawdę mocno żeśmy się zagadali. Gościem poranka wnet był doktor Zaremek, ekonomista, był wiceminister finansów. Dziękuję panie Nie, doktorze bardzo. najmocniej, a my za chwilę wracamy do studia poranka wnet, ale najpierw reklamę.